Edyta wie, że źle zrobiła, kompromitując brata, ale nie chce się do tego przyznać. Edyta, to prawda, że dałaś Grzyśkowi gaz rozweselający? Nie. Prawda, i teraz Dyrko mnie chce ze szkoły wywalić przez ciebie. Chcę cię wyrzucić, bo masz 27 jedynek. Wiesz co, przyznaj się, że mi dałaś ten gaz. Przyznaj się, że to ty napisałaś to cholerne wypracowanie, a to wszystko, bo jesteś zazdrosna, że to ja dostanę firmę. Co ty gadasz? Nic ode mnie nie dostaniesz. Grzesiek powiedział, że mu obiecałaś firmę. Kochanie, wyraziłam taką myśl, że jak będzie się dobrze uczył, zda maturę, dostanie się na studia, oczywiście ekonomiczne, no to wtedy pomyślimy, że będzie pomagał firmie. A o mnie nawet nie pomyślałaś. Jezu, ciągłe pretensje o wszystko. Chcecie prowadzić firmę? To dorośnijcie trochę. Zacznijcie się zachowywać jak dorośli ludzie. A ty, Grzesiek, masz poprawić oceny, rozumiesz? Masz załatwić sprawę z dyrektorem, żebym ja się za ciebie już więcej nie wstydziła. Bo inaczej to się wyprowadzasz z domu, szukasz sobie pracy i mieszkania. Ale mamo... Ale ja nie żartuję. Tata będzie po mojej stronie, zobaczysz. A ty skąd wzięłaś ten gaz rozweselający? No, załatwiałam od Bożeny. A Bożena skąd go wzięła? No bo mój tata pracuje w gabinecie dentystycznym, a ja mu wykradłam. Ale błagam, niech mu pani nic nie mówi. Nie, nie mam mowy, na pewno się o tym dowie. Dobra, ja już nie mam czasu. Pogadamy o tym w domu. Jesteś najgorszą siostrą na świecie.